wszystkie kaziuki, a dotyczy to starej, kilkusetletniej imprezy organizowanej corocznie w Wilnie. Będziemy na ten temat jeszcze mówić. Proszę Państwa, moja rola w przygotowaniu tego dzisiejszego koncertu była bardzo niewielka, więc ja jestem w grupie przyjaciół artystów, którzy po prostu na hasło robimy imprezę kaziuki powiedzieli tak. W zasadzie na tym się wszystko skończyło, proszę Państwa. Zaprezentują się trzy formacje. Formacja najliczniejsza pod dowództwem kobiety. Mariola Dobrenko i piwnica pod Big Benem. Formacja wokalno-gitarowa. Piotr Zeidler plus zaprzyjaźniona gitara. I proszę Państwa, formacja artystyczna, która rozpoczyna, tak to brzmi ładnie, formacja artystyczna, Remie Twalko, czyli proszę Państwa, Remigiusz Juskiewicz i Wiesław Falkowski. Jeżeli ktoś widział plakat zapowiadający dzisiejsze nasze spotkanie, to właśnie pan Wiesław Falkowski jest autorem tego plakatu. Poeta, grafik, człowiek, który posiada bardzo dużo talentów. A nasz Remi Juskiewicz, wokalista, gitarzysta, kompozytor. Panowie, macie głos. Przyznaję, często tak myślałem, Litwo, ojczyzno moja, czy wolno mi tak mówić? Czy mogę tęsknić do miejsc, gdzie mnie jeszcze nie było? We śnie jasno jak na jawie widzę pejzaże nadrzecznych łąk malowanych bezkresną zielenią, złocistych pól pszenicznych, oranej szczodrej ziemi, co ją pług kroi, odwraca skiba za skibą, jak nóż, co najpierw znakiem krzyża przyżegnawszy, świeżo pieczony chleb kroi, a potem odwraca kromka za kromką. Wszystko otulone mgłą niewypowiedzianej tęsknoty, wszystko smutne i radosne zarazem, ciche, melancholijne i bezgranicznie dobre. Rzeka w moim śnie niby inna, a jednak znajoma, zieleń drzew i traw na łąkach taka sama. Tak samo pachną niezliczone zioła, macierzanka, dziewanna i rumiana koniczyna. Dym, co snuje się z komina, pachnie mi pszennym pod płomykiem i gorącym mlekiem. Dalej przy drodze w kapliczce ten sam skrył się Jezus chrasobliwy w dawno przeszłym czasie. We wsiach o nazwach brzmiących inaczej inne kobiety o tak samo posrebrzanych włosach odmawiają pacierze te same, prosząc: Chryste, chroń nas ode złego i od śmierci nagłej. Amen. A na zagonie za pługiem białe i czarne ptaki wydziobują larwy owadów z lśniącej ziemi odwracanej pacierz za pacierzem, a między polami na miedzach takie same wierzby, a czasami cicho przycupnięte grusze. Pozwólcie mi śnić te pejzaże, których nie widziałem. Pozwólcie mi tęsknić do miejsc, w których nigdy nie byłem. Pozwólcie mi kochać ludzi, których nigdy nie spotkałem. Mam piosenkę do wiersza Adama Gwary. No, muszę powiedzieć, jest to wyjątkowy tekst przede wszystkim, bo w obliczu tego, co dzieje się w tej chwili na świecie, mówi o rzeczach naprawdę, naprawdę istotnych. Boże, niczego więcej nie chcę, obarwany ponad miarę. To cud, że mam swój czas i miejsce, świadomy życia, niedowiarek. Nie szukam cię w kolejnym cudzie, przemiany wody w wino, nie.
dziwić, że wciąż jestem. Jesteśmy Boże. Ja przez chwilę przemierzam swoją czasoprzestrzeń, wiedząc o Tobie tylko tyle, że jesteś dłużej niż sam jestem. Nie szukam Cię w kolejnym cudzie przemiany wody w wino. Obudzić, daj się nadziwić, że wciąż jestem. Występujące, również moja skromna osoba, są członkami tej grupy literackiej. Dlatego pojawia się poezja. Ale ja wiem, my wiemy, że sama poezja jest nudna, dlatego staramy się ją połączyć z muzyką, żeby Państwa nie zanudzać. Chcę wspomnieć jedno nazwisko, które było na plakacie, a tej osoby z nami nie ma. Bo ta osoba mieszka w Wilnie, a czasami w Warszawie. Pan Robert Mieczkowski. Mówiłem, że to wybitna postać. To jest poeta, eseista, pisarz, dziennikarz, fotograf, filmowiec. Człowiek, który od kilkudziesięciu lat wydaje czasopismo Maynard Bilio. To jest człowiek, który od kilkudziesięciu lat organizuje festiwal poezji międzynarodowy. To właśnie dzięki Rankowi Mieczkowskiemu wielu z nas po raz pierwszy było w Wilnie. Wielu z nas po raz pierwszy mogło poznać zabytki i wspaniałości naszej kultury w Wilnie, w Kownie, w Trokach. Pan Romek wysłał do nas długi list z pozdrowieniami. Ja nie chcę tego długiego listu czytać, bo Państwo zanudzi. Pozwólcie tylko, że kilka zdjęć przeczytam. Opisuje dokładnie, na czym polegają te kaziuki, bo myśmy tak patetycznie zaczęli, tak poważnie, nostalgicznie. Proszę Państwa, kaziuki to jarmark, pełen wesołości. Kilkaset lat był okazją do tego, żeby ludzie po ciężkiej zimie mogli się naraz pocieszyć, bo już wiosna, mogli coś swojego sprzedać, coś zarobić. To były jakieś zabawy dodatkowe. Ci, którzy obserwują kaziuki współczesne, to mówią, to są takie trochę, takie jakby to powiedzieć, takie trochę święta kobiet, to są takie trochę walentynki, ale generalnie nadal pozostała ta forma tego jarmarku, wesołego jarmarku. Nie będziemy o tym mówić, bo Państwo to zobaczycie na zdjęcie, które nam przesłał też pan Romek, to jest szef kapeli wileńskiej, przyjaciel naszej koleżanki Marioli Dobrenko i na zdjęciach po prostu zobaczycie, jak w tym roku wyglądały kaziuki w Wilnie. A ja teraz tylko kilka zdań od pana Romka Mieczkowskiego. Tak nie widzę, tak nie widzę. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nas, Polaków z Litwy, cieszy bardzo, kiedy tradycje ziemi wileńskiej żyją i są wspominane poza jej granicami, w tym Wielkiej Brytanii. Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników wileńskich kazików w Londynie, zorganizowanych z inicjatywy Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Jeden krótki wiersz
autorstwa pana Romka Mieczkowskiego. Pani mnie pyta. Pyta pani, w jakim języku myślę? Myśli się w języku miłości lub jej braku. Bez słów i alfabetu. I myśli się w języku wiosny bądź jesieni, w języku radości albo tęsknoty. I modlę się, proszę pani, jak umiem, w języku modlitwy. A w jakim języku ja liczę? Liczę, droga pani, w języku strat i zysków. Jak w noc lipcową gwiazdy się liczy. A gdyby raptem wojna, po jakiej stanąłbym ja stronie? Ja, proszę pani, zszedłbym z drogi wojny. Piotr Cajdy i Robert Dokminowski. Moja prawa i lewa ręka. Mam nadzieję, że wybaczycie nam państwo, jak nam coś nie pójdzie, bo gramy ze sobą od zupełnie niedawna. Ale lubimy ze sobą grać po prostu i tyle. Kolejna sprawa. Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. Nigdy. Ale jako autor tekstów, różnych, przeróżnych, umieszczam moich bohaterów w różnych miejscach i tym razem trafili do Wilna. Słuchajcie państwo, tych kilka historyjek. Tamta noc w Wilnie. Można sobie delikatnie pukać nóżką. A dookoła tak jak dziś, z
zwykły październik. No i od rzeki ten chłodny wiatr. Pamiętasz tamtą w Wilnie noc, magiczny moc, nasz pierwszy pocałunek, daleki wzrok. Wiesz, zerka na mnie i łza jej po policzku płynie, gdy opowiadam jej o swojej dziewczynie. Już razem wszyscy, bardzo proszę. Pamiętasz tamtą Wilnię noc, magiczny los. Bardzo proszę. Pierwszy pocałunek, syrenki wzrok. Wiesz, zerka na mnie i łza jej po policzku płynie, gdy opowiadam jej o tamtej dziewczynie. Brawa dla Piotra. Proszę Państwa, Piotr mówi, że lubi, lubi się dać. Piotr się nie obrazi, jak zawsze. Jak przypomnę pewną sytuację, zaprosiliśmy Piotra na kemping. Mówiąc, Piotr, przyjechał, jest fantastyczna atmosfera. Niebo, gwiazdy, dobre wino, trochę pośpiewasz. I Piotr przyjechał. Śpiewał. Po 6 godzinie udało się go namówić, żeby przestał. W Wilnie bywałam wielokrotnie. Bywałam tam jako osoba śpiewająca, bywałam tam jako juror na festiwalach kultury polskiej. Gościłam też wielokrotnie zespoły z Wilna u nas w Polsce. Organizowałam wileńskie kaziuki w Polsce. Tam poznałam właśnie kapelę wileńską, tam poznałam reprezentacyjny zespół pieśni i tańca Zgoda. Mój przyjaciel Czesław Kujawski, urodzony w Wilnie, niestety już nieżyjący, prowadził zespół pieśni i tańca Ziemia Elbląska, a poza tym był znanym na całym świecie choreografem. Uczył właśnie tańca polskiego w polonijnych zespołach całego świata. Przyjeżdżał również tutaj do Londynu, jeździł do Stanów Zjednoczonych i bardzo często jeździł właśnie do Wilna, gdzie wspierał, wspomagał zespoły ludowe. Jego ulubioną piosenką była piosenka Wileńszczyzny, Drogi Kraj. Za chwilę Państwu zaśpiewam. To jest bardzo taka nostalgiczna piosenka i podejrzewam, że to będzie jedyna nostalgiczna, bo postaram się dzisiaj Państwa troszeczkę rozweselić. Spróbuję. Aha, w ogóle śpiewamy ten repertuar wileński po raz pierwszy. Ja i moi przyjaciele z piwnicy pod Big Benem. Proszę wybaczyć, jeśli coś będzie nie tak. Thank you.
umrzeć. Każdy może zabrać głos, podzielić się wspomnieniami z Wilna, opowiedzieć ciekawą historię związaną z Wilnem. Jak te lata mijają, jak ten czas szybko leci. Bo był rok 1933, a ja prawie nieznany, wędrowna aktorzyna, takie sceniczne piskle, co to dopiero zaczyna obrastać w piórka. Otóż z niejaką Niną Oleńską miałem uatrakcyjnić nową rewię wileńską. Adres do dziś pamiętam, Ludwisarska 4. I pamiętam ten zachwyt, ten sukces w dniu premiery, te kwiaty, te oklaski i tego dyrektora, który wziął całą kasę i zniknął jak kamfora. W owych czasach w teatrach te rzeczy były w modzie. Dość, że niespodziewanie zostaliśmy na lodzie. W mieście, w którym właściwie nie znaliśmy nikogo i w którym nas nikt nie znał. To dziwne swoją drogą, że takie drobne sprawy tak długo się pamięta. A więc dosłownie goli zostaliśmy na święta. W żydowskim hoteliku bezradni, zagłodzeni, tryskający talentem, lecz bez grosza w kieszeni. Zgubieni w dużym mieście, samotni, obcy, mali. Szkoda, żeśmy w tych czasach nikogo z was nie znali. Ni pana Aleksego, ni pana Laskiewicza, nikogo, prócz jednego. Adama Mickiewicza, który wtedy z pomnika patrzył za nami w ślady, dziwił się, że wciąż jeszcze chodzą po Wilnie dziady. A potem ta Wigilia, dwa kawałki opłatka i przyniesiona z domu hotelowa herbatka. To wszystko, ale nastrój odświętny, uroczysty, bo za oknem śnieg biały, ten wileński, puszysty. A potem ta pasterka w tym śniegu pod ostrą bramą. Gdyby mnie dziś ktoś zapytał, czy chciałbym przeżyć to samo jeszcze raz, bez namysłu odpowiedziałbym mili, że oddałbym co posiadam za cenę tamtej Wigilii, za cenę tamtej pasterki, tamtych wileńskich przeżyć i za cenę sprawiedliwości, w którą przestałem wierzyć.